Cześć, z tej strony Krzysiek i Aska. Witamy Was prosto z Tokio w Japonii. Dzisiaj jedziemy po mojego tatę oraz brata na lotnisko Narita. Obecnie z Aską jesteśmy w miejscowości Ueno. Jest młyn wokół pełno ludzi. A znajdujemy się tutaj zamiast Narity, dlatego że mój przyjaciel Takumu powinien gdzieś tutaj być. Musimy go znaleźć. Jest dużo ludzi wokół. Stacja Ueno jest na tą stronę. Za mną jest cały park Ueno. I wypożyczyliśmy vana, aby pojechać na Narita, odebrać mojego brata oraz tatę z lotniska. I pojedziemy z powrotem do domu. Całość zajmie nam około 3-4 godzin. I koszt wynajęcia samochodu z opłatą za paliwo, parking oraz opłatę za autostradę powinniśmy się zamknąć w około 23 tysiącach jenów. Drogo, ale jeżeli chodzi o prywatny transport z osobą, która się Was zabierze do domu, czy na lotnisko, później do domu, nie stanie, więc poszukamy Takumu i odnajdziemy nasz samochód. Idziemy do samochodu, jest Takumu. Hej, jest Aska. I nie wiem, który jest nasz samochód, ale idziemy. Do ci nosi Arek Kurma, bo ktoś ja. I ci mam majacy. Dobrze. Idziemy do pierwszego samochodu. Hej. Co jest nasza? Toyota. A nie po co nas kwestia Gajpaja, Ryzio? Mamy miejsce na bagaż, jest szeroki samochód. Będzie ok. Fajny van. No to ruszamy. 70 km, 2300 jenów za autostradę. Jedziemy po Tokio. Tokio stylne. Taką o Tokio Drift City. Tokio Drift. Jesteśmy na lotnisku, a jest Tomek, jest mój brat i tato. Tom, cześć. Machając z daleka, Aska biegnie się przywitać. Bo problem z parkowaniem jest na Narita. Ale jakoś dojechaliśmy, ponieważ byliśmy zgubieni też w drodze. Cześć Tomuś. Siemanko, bracie. Dojechali jakoś? Tak, cześć tato. Cześć. Kopela. Trafiliście jakoś. Tak, ja umiem... trzymaj, masz karę. Tato, to idziemy do samochodu. Dobra, chodźcie. Ja ją wezmę, Krzysiek. Chodź. Mówię ci, jakie jaja były na tym. Czemu? Tatoś do mnie gada, bo trzeba było wypisać takie kwity. Tatoś do mnie po angielsku, po japońsku. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, że Tomek stał naprzeciwko. Ja mówię, tu my syn. Syn tego. I ona wzięła, chodziło o twój numer telefonu, a ja nie wiedziałem, o co chodzi. No, co? Dobra, to telefonu? Ja nie mam przez WhatsApp i Messenger. Ja mówię, za dużo kosztuję. Ja bym zadzwonił do Japonii na telefon. O, aha. Napisz mi też imię i nazwisko. I ile żeście tutaj jechali? Czy jakieś 2 godziny? My źle skreśliliśmy w tym momencie. Aha. Jakbyście jechał godzinę, tylko będziemy jechać teraz 1,5-2 godziny do domu. Tak, tak. Ale to lotnisko to jest potężne. Ja wiem, ty wiesz, ile on tu krążył człowieku, żeby tutaj zawinąć tu do tego pierwszego terminalu? Tutaj idziemy? Walizki, to ja od razu tutaj pejsam. Czuję, czekaj na moją, bo moja jest cięższa. Teraz jest cięższa. Famuj. Ej, super. Najważniejsze, żeśmy tu jakoś dolecieli, wiesz? I bez nic. Szybnie. Dobra, to ja sobie plecak na nogi Krzysiek wezmę, bo tam już go nie wsadzimy. Automatyczne? No. A mówiłeś, że to miała być czerwona Toyota. Okay. Nie, kurwa, wyjrzeliśmy większą, przecież za to gdzieś się zmieścimy. Tasi do... Usiro nie sowa lupa.
Wsiadajcie, wsiadajcie, jedziemy, mamy 2 godziny jazdy jeszcze. Co to wam na końcu? Jedziemy, jest cała rodzina. Jedziemy. A jak się leciało? 12-13 godzin? Powiem, spodziewałem się, że naprawdę ty Krzysiek ja tego pasa nie mogę znaleźć. A nie, gdzie jest? Może nie ma nawet. Ja ciebie zaraz dam. Może nie ma. A tak mu dzisiaj. A dobra. Tylko że mi się siedzenie. Ile dalej? Co? No no. Dam, dobra jest. No to chyba bez jechać. Jednego pasa nic się nie stanie, co nie? Patrz jak ja będę jechał tak o należące, bo mógłbyś spać dalej. Spodziewałem się, że naprawdę to będzie przerypane. No bo tak o. No. Dzień przed wylotem obudziłem się o godzinie w pół do trzeciej. Stres. No kaplica, już stres. No dobra, rano zamówiłem taryfę, bo ta walizka taka ciężka. No. Za 10 jest 9, a ja 9.11 mam, mam ten. No. Pociąg, co nie? No. Nie ma taryfiarza. Nie no. Ma taryfiarza. Ja mówię, no szlak by to trafił. No ale, ale przyjechał, wiesz? Przyjechał no. Ten taryfiarz, no i dobra. No i jakoś mnie tam zawiesz. No i potem wiesz, że znowu we Wrocławiu to godzinę żeśmy mieli czasu, to było na spokojnie, co nie? No. No. No i tego. No właśnie, nie, właśnie Aska nie wiadomo, czy będziemy spać. Żeśmy się tak wyspali, że ohoho. Kanondesko. No i wiesz, i tam w samolocie, no... Spałeś w samolocie? Kurde, ja wiem, że 2 razy tak przykimałem, wiesz, ale więcej to stałem, wiesz? Tak. No, poszedłem tam bliżej tego wykazu, bo tam więcej tego miejsca było. Wiesz, i taka, taka babka, ona w Niemczech mieszka, ale Polka, wiesz? I ona tu przyjechała no. Z jakimś księdzem, z takim młody ksiądz i oni gdzieś tu będą jeździli do Osaki, gdzieś coś. Jakieś świątynie te katolickie no. Zwiedzać, co nie? No, coś, jakieś coś, coś takiego. No to dobrze. To przynajmniej miałeś z kim pogadać, prawda? No i tam żeśmy tak ze 3 razy, żeśmy tam się spotkali i tam żeśmy tak pogadali, bo ona też mówi, nie może siedzieć, woli stać. To on kurka. No lepiej się stoi. No to na pewno. Okej. Mamy moje ustawione. Dobra, to jedziemy. 1,5 godziny, więc sobie śpijcie. Co ty dzieci teraz usnę, człowieku? No to ciesz się widokami. No, o się zmieszczył, bo no to samo wodka na mitaj. O to samo wodka na mitaj. A kolega pije też? Taką mu wodka na mitaj deska? No, no, no. Nie chce pić. Nie chce? Nie chce. Ale w domu to może w domu sobie. Tak gdzie on prowadzi tato? No ale nie, później jak tego, jak skończy. W domu zaraz wódkę. Ej Tomasz, jak ci się podoba japoński dom? Spoko. No myślałem, że śpicie na to. Myślałem, że śpicie na podłogu. Nie, mamy normalne łóżko. Jak fajne, tato? Fajne mieszkanko, no elegancko, no. Bardzo czyściutko. A jak pierwsze wrażenia, tato, z Tokio? Nie, no, wrażenia naprawdę, naprawdę to miasto, ten ogrom tego miasta, no i sam ta infrastruktura budowy, to jest naprawdę no, fascynująca rzecz. Coś innego. Coś, coś dobra. Pięknego. Odświeżymy się i jemy sushi, co? Na mamy. Wystawka prezentów. No jeszcze tyle pasztetu, to nie i widziałem. To jest, i to jest jeszcze dla mamy. Wow. A to tylko kupił prezenty dla Aski mamy. Będzie spotkanie. To. Wódka, a tu adwokat. Jest, o prezenty dla Aski. Dla ciebie. Wow. Aska na kanin na niego. Aska ma plecaczek. No, a tu jeszcze dla Christophersona. O, dla mnie coś? Proszę bardzo. A dziękuję, zaraz zobaczę. Niebieczka. O, ciuchy. Poczekaj. O, miódki ci nasz opatrzysz. O, tonka, patrz. No. Haribo. Tu od środki wieśki, to jest Krzysiek od środki wieśki. No. To jest moje. To jest żurawina. No. Zdziałki, żurawina, wiesz. O, super. Zdziałek. Nie wiem, czy Aska jadła żurawinę? Jadła, jadła. Cranberry, cranberry. Wow. O, to jest ładny zestaw, to muszę się postarałeś. Piękne. Będziemy mieć proces z Ukrainy. Wspaniale. Piana wisia, to co kiedyś w Polsce z Aską. I tu jest, o, widzisz? Wiem ci te takie tam... Budyń Aska to kisiel mata. To dziki rodzian. Dziękujemy tato. O, widzisz, i nareszcie już mam tutaj luzy, człowiek, tutaj
A, no bo jak macie tyle pasztetu przywiozłeś i konserwy, to ja się nie dziwię. No. Ja jeszcze miałem 5 konserw, Krzysiek, ale gdzie ja to wezmę? Nie, to za dużo, to po co tyle brałeś rzeczy, to jest standardowe polskie rzeczy. Gdzie to... A zaraz, a skąd wystawiłem? Słyszy, o, w końcu moja oryginalna Godzilla przyjechała. Moja pierwsza figurka Godzilli. Oraz moje Bugatti do kolekcji. O, mi te kołej. Co dostałaś? Skarpetki. Skarpetki, kubeczek. O, i kolczyki z Polski, fajne. One będzie miała prezenty. Ja się cieszę z moich starych rzeczy z dzieciństwa. Godzilla, zaraz pójdziesz na stolik, a ciebie trzeba jeszcze wyczyścić. Są zabawki, które leżały u babci przez ostatnie 20 lat. Ale w lodówce czeka na naszej gości zestaw sushi. O, jest zestaw powitalny. Sushi, tak. Tomek, jak się podoba sushi? Wygląda tysiąc razy lepiej niż w Polsce i pewnie jeszcze lepiej smakuje. Tato, a ty co myślisz o japońskim sushi? No, japońskie sushi jest okej, tylko nie wiem, czy ja pałeczkami dam radę. Aska, sushi do lety taberno osiette, nie? Aska musi nauczyć wszystkich, jak jeść. Do Aska, saki nie osiette. No widzisz, Aska jeszcze inaczej. Shoyu toka, wasabi no toka. Mazy o shoyu. No, wyżej, Tomek, chcę złapać pałeczki wyżej. Wyżej? Standardowy plower. Ja łapię pałeczki w ten sposób. Mi tak jest wygodniej, tak. Wasabi mój dziti, no. No to co? Wygodniej jest nie. Zaska. Wasabi sobie wymieszajcie od razu z tym sosem sojowym. Nie, muszę tak. Tak, bo ja takie mówię ci, ja wtedy z... Jest. No dobrze, trzeba. No dobrze, no trzyma. I tak zawsze wygodnie było, to powiem. No tak. No to Zaska, buri, tabet. Ol buri. Kamu sierna, nie? Buri to pierwszy raz, to jest cała świeża krewetka, cała rozbuchła, a u nas są takie splaszczone te krewetki. No bo to jest świeża, no bo macie ugotowane, to jest surowa krewetka. No właśnie mówię. No i tak kojecie, słuchaj, taka kaska właśnie pokazała. Więc... Nie ma... Ja muszę spróbować. Dobrze? Tego. Tak, ogona nie jesz. Mięso się powinno tylko zamoczyć. Jest, ale... Tu. To jest Tomek mielony tuńczyk. Okay. Jest smacznego. I tadakimasu. To jest całkiem coś innego. Jak smakuje? Smakuje podobnie. Spróbuj sobie tuńczyka prawdziwego. Kolega, o to lo, czy to lo. Więc jest, ja mam średnio tłusty, to jest najtłuszczy i bez tłuszczu tuńczyk. No ten z czerwonym mięsem. Tak. Mhm. Na początku mięso tylko maczamy, prawda? Dobra. No i teraz mogę powiedzieć, że tak naprawdę tu, że tak powiem, jest czuć rybę. Prawdziwą rybę, a nie podróbkę. Dobra. Japońskie namo, witajcie w Japonii. Nalewamy japońskie sake. Okej. Okay. Butelka Litz 80. Zagryzamy jak tym paprykarzem szczecińskim. Tak, szczeciński stoi tam w rogu. Przychowa. No to po japońsku kampai. No to moje pierwsze saki. Moje pierwsze saki. Tak. No ja raczej nie tego. No takie wino ryżowe. Dobre jest. No, tanie w smaku. Ale nie słodkie, dopiero... słodkie. Nie złe, nie złe, ale spróbujemy takie prawdziwe saka, jak pójdziemy w miasto. A mali... Aska nie lubi. Tak można powiedzieć. No, ale torci. A to dla ciebie, bo zaczynasz emeryturę. Jezu, Aska, i 60... bardzo. I 65 urodziny. Dziękuję bardzo, 65 moje urodziny. No, bardzo się cieszę, no. że nareszcie mam... No, teoretycznie na razie spokój w pracy. No i podróżuję. Jestem teraz u syna w Japonii, także ja też to dziękuję bardzo. Ja też to mam spokój z pracą, ponieważ jestem. Zostałem. Kontrakt się skończył. Tak. Koniec pracy, więc. Koniec pracy. Ja mam urlop. Nic się nie dzieje. Ale. Tomek ma wieczny. U ciebie to jest koniec pracy, ale początek nowej, Boże, wiesz, a u mnie to już wiesz. No to dobrze, a to wiesz, zamiast zaczynać emerytury na polskiej działce, tak jak normalnie byś to zrobił, jesteś w Japonii.